Polacy walczą z żywiołem. Pogoda za oknem szaleje, w nocy służby interweniowały tysiące razy, zniszczenia się coraz większe. Niebezpieczna aura sieje spustoszenie w kraju. Eksperci ostrzegają o tym, co może pojawić się w następnych godzinach. Polacy zostali poinformowani przez IMKW, że w związku z niebezpiecznym orkanem Sabina w kraju mogą wystąpić silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne alerty drugiego stopnia dla wielu województw w kraju. Na pozostałym obszarze obowiązywał alert pierwszego stopnia. Polacy walczą z żywiołem. Orkan Sabina sieje spustoszenie, eksperci się nie pomylili. Polacy muszą zmierzyć się z groźnym żywiołem, który pojawił się na terenie naszego kraju. Niebezpieczny orkan Sabina spowodował, że tysiące osób znalazło się bez prądu. Niestety, pojawiło się kolejne ostrzeżenie, że to, co działo się wczoraj, a także w nocy, to nie wszystko, co przyniesie Sabina. Podróżujący samolotami muszą kontrolować swoje loty, wiele z nich zostało odwołanych. Pociągi na terenie Polski osiągają gigantyczne opóźnienia spowodowane połamanymi drzewami, które przewracały się na tory. Zniszczenia w kraju. Jak Polacy przetrwali noc? Zgodnie z przewidywaniami meteorologów, noc z niedzieli na poniedziałek najbardziej miała się dać we znaki. Polacy byli przygotowani na to, że w kraju będzie niebezpiecznie, a silne porywy wiatru związane z pojawieniem się orkanu Sabina mogą spowodować dramatyczne wydarzenia. Kraj, w związku z silnym wiatrem do godziny 6 PSP odnotowała na terenie kraju 1,1 tysiąca. Interwencji. Uszkodzonych zostało 15 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze. Bez dostaw prądu pozostaje ponad 55 tysięcy. Odbiorców, najwięcej w województwie podkarpackim, 14 tysięcy, poinformował dzisiaj nad ranem Grzegorz Świszcz. Straż pożarna podała już oficjalne informacje, dotyczące tego, ile razy podejmowali interwencje w minioną niedzielę. Dzisiaj grzeje, 1. O włos od tragedii. Dramatyczne lądowanie Wizera lecącego z Warszawy, film, 2. IMKW pilnie wydało najwyższy, 3. stopień alertów. Życie Polaków zagrożone, niż Sabina niedługo uderzy w Polskę, akcje 1507, w tym pożary 420, miejscowe zagrożenie 991, alarmy fałszywe 96. Pożary, ofiary śmiertelne 0, ranni 7. Miejscowe zagrożenie, ofiary śmiertelne 16, ranni 111, pojawiła się oficjalna statystyka interwencji. Najlepsze newsy dnia, źródło, wprost. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.